Jakiś czas temu nagrałem materiał o nowościach, ploteczkach i zapowiedziach najnowszych zestawów LEGO Star Wars, tych potwierdzonych i niepotwierdzonych, na rok 2021. W tamtym materiale powiedziałem m.in. zestaw z R2D2 nie, łatwy pas na pewno nie znajdzie się w mojej kolekcji, troszeczkę sobie zaoszczędzę. Coś nie pykło. Wraz z kolejnymi zapowiedziami i materiałami marketingowymi byłem coraz bardziej pewien, że chciałbym znaleźć ten zestaw w swojej kolekcji. I oto tu jesteśmy z tymi dwoma elementami na moim biurku i już wiesz, że tak się stało. Czy warto było wyskakiwać z prawie 9 stówek na zestaw, co do którego nie byłem od początku przekonany? Ja nazywam się Tomek i zapraszam Cię do zapoznania się z tym materiałem, z tym filmikiem, w którym postaram się dać Wam odpowiedź na to pytanie, a na pewno wyrażę swoją opinię co do tego zestawu. Jak widzicie, zestaw numer 75308 przychodzi do nas w całkiem zacnych rozmiarów pudełku. Pudełko bardzo eleganckie, czarne, nawiązujące trochę do designu pudełek z serii hełmów, trochę do zestawów UCS, trochę do zestawów dla dorosłych, prezentuje się na pewno dobrze. Znajdziemy na nich kilka podstawowych, na tym pudełku, kilka podstawowych informacji. Oczywiście, że zestaw należy do serii Star Wars, że jest na licencji Disneya, że zawiera 2314 elementów, nosi numer 75308 i oznaczony jest jako zestaw dla dorosłych. Jeżeli chodzi o tył tego pudełka, to tutaj znajdziemy trochę informacji na temat tego, czego możemy się spodziewać, różnych funkcji bawialnych i nie tylko. Znajdziemy obrazki z trzech trylogii, z trylogii prequeli, oryginalnej i sequeli oraz też ten ciekawy klocuszek, który potem znajdujemy też w samym zestawie. Co więcej, jeżeli zdecydowaliście się zakupić ten zestaw, mówię tutaj o R2D2, podczas weekendu specjalnego LEGO, weekendu organizowanego z okazji May the 4th, czyli święta fanów Gwiezdnych Wojen, to najprawdopodobniej zgarnęliście również ten zestawik, dioramę Tatooine, która być może pojawi się również na moim kanale. Dajcie mi znać w komentarzach, czy chcielibyście zobaczyć recenzję tego zestawu, a my powróćmy już po kolei spokojnie do R2D2. W zestawie znajdziemy oczywiście instrukcję. Instrukcja nawiązuje swoim designem, ale też formatem do pudełka z samym zestawem. W instrukcji znajdziemy kilka ciekawostek, obrazków na temat samego projektu postaci R2D2, kilka scenek z filmów, kilka zdjęć z designami oryginalnego modelu oraz informacje o tym, jak będzie przebiegać proces budowania. O tym samym procesie opowiemy sobie trochę później, bo jest bardzo ciekawy, natomiast już cała reszta tej instrukcji to dość standardowa instrukcja LEGO. To, co warto powiedzieć, to to, że jest dość zrozumiała, dość przejrzysta. Ja się trochę pomyliłem, ale wynikało to głównie z mojej nieuwagi. Wróćmy natomiast do samego modelu. Jak go znajduję? No, model jaki jest, każdy widzi, możecie go sobie teraz obejrzeć z każdej strony. Model bardzo ciekawy. Powiem Wam szczerze, od razu bez owijania w bawełnę, że jestem zadowolony z tego zakupu. Model ma kilka funkcji bawialnych, m.in. wysuwany peryskop, czy ukryty miecz świetny, ale o tym powiemy sobie w detalach troszeczkę później, bo najpierw chciałem Wam opowiedzieć o tym, jak ten model budowaliśmy. Bo proces budowy możemy podzielić na tak naprawdę dwie części. Ja troszeczkę specjalnie nie do końca dobrze złożyłem ten model, żeby łatwiej było go rozmontować. I chciałbym Wam teraz pokazać, na jakiej zasadzie budowaliśmy pierwszą część tego modelu. W ogóle cały model składa się, jak tutaj możecie popatrzeć, z takich czterech paneli, które przymocowywane są do takiej głównej klatki konstrukcyjnej. I właśnie do tej klatki próbuję się teraz dostać. Nie jest to trudne. Można dość łatwo się tu dostać. Popatrzcie, w środku mamy taką klatkę z środkową nogą też, która zbudowana jest w całości z elementów, z klocków Technic, z całości z systemu Technic. Myślałem, że będzie to zbudowane raczej na zasadzie snotów, czyli klocek na klocku i wszystko ładnie nam tu wygląda, ale jednak ta konstrukcja nas zaskakuje. Ta pierwsza część budowania, jeżeli nie jesteście zaznajomieni ze systemem Technic, może być troszeczkę mozolna, ale im dalej w las, tym proces budowy nabiera szybkości, tym łatwiej się tu odnaleźć.
Ja pozwolę sobie zasłonić teraz przód, żeby odzyskać równowagę, bo jak widzicie, w momencie, w którym mamy ten panel z tyłu przyczepiony, a z przodu nie, to trochę tracimy na równowadze, natomiast w momencie, w którym założymy ten panel, wszystko pięknie się poziomuje i jest cacy. Jeżeli nasuwa się Wam pytanie, dlaczego zostało to tak skonstruowane, dlaczego nie mamy tu po prostu klocków Lego, tylko te elementy technikowe, których budowa, przyznam szczerze, jest bardzo mozolna, jeżeli chcecie zobaczyć więcej, odsyłam Was, tutaj będzie link do tego live'a, na którym ten model budowaliśmy, ale wykorzystanie tych technik ma swoje zastosowanie, jest pewien powód ku temu, a mianowicie w środku mamy taki ciekawy system, iż jeżeli wypchniemy nasz model do przodu, to jak zobaczyliście, wysuwa mu się automatycznie trzecia nóżka. Bardzo fajnie jest to pomyślane, ale żeby ten model ładnie ustawić na półce, potrzeba jest trochę wprawy, bo w zasadzie nie chodzi tutaj o to, że my tą nóżkę, że my tą całą bazę musimy pchnąć do przodu, tylko chodzi o to, żeby te tylne nogi ustawić do tyłu i w tym momencie pięknie nam tutaj wszystko zaskoczyło. Jak widzicie, mam nadzieję całkiem dobrze, cała skorupa wykonana jest bardzo ciekawie, cały ten korpus, element zewnętrzny wykonany jest bardzo ciekawie, trochę lepiej niż pierwowzór, myślę, że nawet dużo lepiej niż jego pierwowzór z 2012 roku. Tam było o wiele to bardziej kanciaste, tutaj mamy bardzo dużo slopów, które budują taką obłą konstrukcję, te ramki wentylatorów, powiedzmy, z przodu też są nowym designem i też prezentuje się to bardzo dobrze. Największa zmiana to oczywiście głowa. Przez użycie wielu slopów mamy naprawdę mocno zaokrągloną konstrukcję i bardzo ładnie się to prezentuje. Trzeba zwrócić na to uwagę. Ogólnie ten design oceniam o wiele lepiej niż pierwowzór tego modelu. Mówiłem Wam o tym, że mamy tu kilka funkcji alabawialnych, takich małych gimików. Jednym z nich jest na przykład to, że otwierają nam się na korpusie naszego R2D2 te panele, a nawet powiem więcej, z tyłu mamy takie małe dźwignie, jeżeli naciśniemy jedną z nich, no to zobaczycie, że tutaj to narzędzie, ten element wyjeżdża, podobnie z drugiej strony. Ja niestety nie znalazłem w tym zestawie jednego elementu, jednego takiego pręta technikowego, i nie mam tej dźwigni z drugiej strony jeszcze ułożonej, muszę napisać do Lego, żeby przysłali mi ten klocek. To był jedyny klocek, którego zabrakło w tym zestawie, więc nie jest źle, będziemy się dopominać. Jeżeli chodzi o inne funkcje, no z braku laku i lepszej nazwy bawialne, chociaż nie są to do końca funkcje bawialne, bo to przede wszystkim zestaw dla dorosłych, to jeżeli tutaj podniesiemy sobie tą klapeczkę, możemy bardzo ładnie, prosto i szybko wyciągnąć miecz świetny Luke'a Skywalkera z Powrotu Jedi. Złapaliśmy ostrość. Miecz świetny Luke'a Skywalkera z Powrotu Jedi. Kolejna ciekawa funkcja to wspomniany już wcześniej peryskop. Muszę go odwrócić tutaj drugą stroną. W momencie, w którym pociągniemy tutaj z drugiej strony głowy, możemy otworzyć taki peryskop i co więcej, możemy go nawet zostawić w pozycji otwarte, jeżeli tylko ustawimy go pod kątem, patrząc na to, jak wygląda głowa R2D2, to w takiej pozycji powinno się to zachować. Oczywiście mamy tutaj te otwierane komory, ale jeszcze z przodu mamy tutaj takie dwa dodatkowe elementy, które możemy otworzyć, więc funkcji takich ruchomych w tym modelu kilka jest, natomiast oczywiście tym najważniejszym jest noga, najciekawszym jest noga. Jeżeli powrócimy do oryginalnego pozycji prezentacji tego modelu, czyli pionowego, to zobaczycie, że możemy teraz bardzo prosto wcisnąć tą nogę do góry i ją w takiej pozycji zatrzymać. Natomiast jeżeli będziemy chcieli powrócić do pozycji wystawionej, wystarczy złapać za dwie nogi. Naprawdę bardzo prosto to wszystko działa. Widać, że cała ta konstrukcja technikowa służy właśnie temu, żeby ta noga w taki sposób nam tutaj się zachowywała. Ostatnim elementem, o którym warto wspomnieć, jest plakietka z informacjami o modelu R2D2, czyli element charakterystyczny dla wszystkich UCS-ów, oraz to, co dostajemy tutaj dodatkowo, czyli klocek z okazji 50-lecia Lucasfilm oraz mała figurka R2D2.
Bardzo szybkimi krokami zbliżamy się do końca tej recenzji, czyli do mojego podsumowania, co myślę o tym modelu. Przede wszystkim uważam, że świetnie prezentuje się na półce. Po drugie, uważam, że prezentuje się o wiele lepiej niż jego pierwowzór z roku 2012. Wydaje mi się też, że będzie o wiele tańszy i o wiele łatwiej będzie można go dorwać. Uważam, że naprawdę było warto, mimo mojego początkowego sceptycyzmu, jestem bardzo zadowolony z tego zakupu. Zestaw zawiera 2314 elementów i cena katalogowa wynosi 899,99, czyli nie tak mało. Czy warto, czy się opłaca? To jest decyzja, którą każdy z Was musi podjąć osobiście. W zestawie znajdujemy tylko jedną minifigurkę. Zestaw nie obfituje w jakieś ultra, ekstra, rzadkie elementy, ale dostajemy też jeden customowy klocek, który na pewno zyska trochę na wartości. Jeżeli szukacie zestawu, który chcielibyście postawić na półce i cieszyć nimi oczy, żeby to był taki element kolekcji, nawet ozdoba waszej kolekcji klocków Lego, ten zestaw świetnie się do tego nadaje. Jeżeli szukacie czegoś bardziej do zabawy, może jako prezent dla dzieci, to zdecydowanie nie jest coś, co warto kupić. W takim budżecie cenowym, jeżeli macie wysoki budżet cenowy, raczej bym spojrzał na kantynę Mos Eisley. Niemniej jednak, nie lada gratka dla każdego afola, dla każdego fana Gwiezdnych Wojen. Totalnie nie żałuję zakupu. Bardzo przyjemnie mi się ten model budowało. Jestem nim niemalże, no jestem nim wprost zachwycony. No a za dzisiaj bardzo Wam już dziękuję. Pamiętajcie, jeżeli ten materiał Wam się podobał, żeby zostawić łapkę w górę. Jeżeli jeszcze tego nie robicie, to rozważcie subskrypcję tego kanału. Mega mocno pomaga mi to w jego rozwoju. Pamiętajcie również, żeby dać mi znać, czy chcielibyście zobaczyć recenzję tego mini zestawu Star Wars z dioramą Tatooine. A za dziś wielkie dzięki, cześć i do usłyszenia w kolejnych materiałach.